Cześć, z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportu sylwetkowego. W dzisiejszym odcinku omówimy specjalnie dla Was ćwiczenia, o które bardzo często prosiliście w komentarzach. Ćwiczenie, które rozwija masę i siłę mięśni naramiennych. I tym ćwiczeniem jest właśnie OHP. OHP jest to ćwiczenie, które należy do ćwiczeń wielostawowych. Jest to ćwiczenie złożone, które jest wykonywane ze sztangą lub ze sztangielkami i może być wykonywane na wiele różnych sposobów. Natomiast, żeby dobrze zrozumieć, w jaki sposób prowadzi się ruch w wyciskaniu żołnierskim, byłoby dobrze spojrzeć na to, jak jest zbudowany staw ramienny. Mięsień ramienny składa się z trzech części, a my w OHP możemy zaangażować jedną z dwóch części, albo bardziej przód, albo bardziej środek. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób trzymasz sztangę i w zależności od tego, w jaki sposób ustawiasz ramię względem tułowia, możesz angażować albo bardziej przód, albo bardziej środek. I te dwa warianty pokażemy Ci za chwilę. Żeby dobrze w ogóle zrobić to ćwiczenie, to przede wszystkim trzeba zacząć od prawidłowej pozycji stojącej. Teraz idealną pozycją stojącą będzie taka, w której stopy są ustawione na szerokość bioder. Wkręcasz stopy w podłoże, tak żeby ustabilizować dobrze wszystkie stawy kończyn dolnych. Teraz to, co jest jeszcze bardzo ważne, żeby kolana nie były w przeproście. Jeśli kolana nie będą w przeproście, jeśli będą w aktywny sposób utrzymywane przez mięśnie czworogłowe i leżące po drugiej stronie mięśnie dwugłowe, to będziesz mógł generować dużo większą siłę i będziesz mieć kolana bardziej zabezpieczone. Brzuch napięty, posiadki napięte, klatka piersiowa wypięta, łopatki tak jak zawsze ściągnięte. Teraz w takim podstawowym wariancie OHP łapiesz sztangę troszeczkę szerzej niż szerokość barków, ale minimalnie szerzej. Teraz słab sobie sztangę. Dobra, wycofa się, żeby tu Ci rak nie przeszkadzał. I teraz tak, wkręcasz stopy, kolana luźne, czwórki napięte, posiadki napięte, brzuch napięty. Można wykonywać OHP na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie sposób bardziej crossfitowy, który będzie polegał na tym, że jednak mocniej będziesz obciążał przednią część stawów ramiennych. Tutaj łokcie są zablokowane przy ciele, wyciskasz sztangę nad głowę. I teraz to, co jest ważne, wkręcasz łokcie do środka i opuszczasz sztangę w taki sposób, żeby ramiona poszły jak najbardziej do przodu. Odkładasz sztangę na klatkę piersiową i znowu wyrzuć do góry sztangę. Skręć łokcie i prowadź je jak najbardziej z przodu. I to jest wariant, który angażuje bardziej część przednią. Jeśli chcesz, żeby to ćwiczenie angażowało bardziej bok barku, to odłóż sztangę. Złap sobie gryf minimalnie szerzej. Ale minimalnie szerzej. Dobra, ściągnij gryf. Połóż na klatce piersiowej. I w drugim wariancie OHP łokcie będziesz prowadzić zdecydowanie bardziej szeroko. Czyli wyciskasz sztangę tak, żeby łokcie poszły na zewnątrz. I teraz opuszczasz łokcie tak, żeby poszły one bokiem, a nie do przodu. Właśnie. Zablokuj i góra. Bam. Właśnie o to chodzi. To jest może minimalna różnica, ale dla mięśni ma ona bardzo duże znaczenie. I teraz, jakie błędy można najczęściej popełniać w tym ćwiczeniu? Przede wszystkim błąd, który widać bardzo często, trzymanie sztangi zewnętrznie od nadgarstka. Sztangę w miarę możliwości trzeba trzymać tak, a przynajmniej w momencie jej wyciskania. Jeśli będziesz trzymać sztangę w tym miejscu, to przeciążasz sobie nadgarstek i ten duży ciężar gryfu może wpływać na powstawanie dużej ilości sił ścinających, w wyniku czego tutaj gdzieś po troszkim zginaczy może dojść do jakiegoś problemu i może zacząć boleć Cię nadgarstek. Drugi błąd, jaki możesz popełniać, to nie trzymanie sztangi na klatce piersiowej w dolnej fazie ruchu. Niestety jest tak, że to ćwiczenie ono wymaga dużych zakresów ruchomości. Jeśli Ci ich brakuje, to niestety stawy ramienne będą bardziej przeciążone. W tym momencie, jeśli nie jesteś w stanie położyć sztangi na klatce piersiowej, prawdopodobnie brakuje Ci albo długości tricepsa, albo gdzieś brakuje Ci stabilizacji w stawie ramiennym i tutaj warto jest o tą mobilność u siebie zadbać. Kolejnym błędem, jaki można popełniać tutaj w widoku tyłem, w momencie wyciśnięcia odchylenie ciężaru ciała do tyłu.
No w tym momencie faktycznie jest tak, że jeśli odchylisz się do tyłu, warunki biomechaniczne do wyciśnięcia są może minimalnie lepsze, bo używa się większej ilości mięśni. Niestety taka pozycja będzie mocno obciążała kręgosłup lędźwiowy, co niewątpliwie może przyczynić się do jakiegoś tam drobnego urazu. I ostatnim błędem, jaki można popełniać, jest w momencie wyciśnięcia przenoszenie ciężaru mocno do tyłu. To nie jest overhead squat, w którym należy sztangę zablokować na stawach ramiennych, ponieważ tu ruch wykonuje się dynamicznie. To może być tak, że w tej górnej fazie ruchu, jeśli wykonasz przeprost i sztanga znajdzie się za stawem ramiennym, to może gdzieś tam ci się wyślizgnąć i spaść z tyłu. Więc jeśli ten materiał ci się podobał, subskrybuj kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być powiadamianym o nowych filmach. Jeśli jest jakieś ćwiczenie, które chcesz, żebyśmy z Kacprem dla ciebie pokazali, napisz, co to za ćwiczenie i do zobaczenia w następnych odcinkach.